Nie ma w planach zamykania szkół. Wprowadzony system, czyli reakcja lokalna na zwiększone zagrożenie epidemiczne, sprawdza się. Tak pierwsze ponad 2 tygodnie roku szkolnego ocenia minister edukacji Dariusz Piątkowski. Na razie tylko bardzo niewielki ułamek, poniżej procenta szkół przeszło na system całkowicie zdalny. Zdecydowana większość tych szkół to są szkoły, w których jakaś część uczniów uczy się zdalnie, bądź nauczycieli pracuje zdalnie, a pozostała część szkoły pracuje normalnie. Mówił dziś na antenie Polskiego Radia Białystok minister edukacji Dariusz Piątkowski. Na 48,5 tysięcy szkół taki system, mieszany lub edukacja tylko na odległość, dotyczy zaledwie 200 placówek. To naprawdę jest ułamek procenta, więc na razie nie ma potrzeby, aby przechodzić na system zdalny. Minister Piątkowski zwracał uwagę, że system kształcenia na odległość ma swoje ograniczenia. Trudno jest zastąpić bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem, nawet przy pomocy najnowocześniejszych technik. Stąd nie planujemy w tej chwili zamykania szkół. Uważamy, że dopóki będzie to możliwe, a wydaje się na razie, że jest to możliwe, żeby szkoły normalnie funkcjonowały. Na chwilę obecną w planach nie ma zamknięcia szkół, zwłaszcza w niewielkich szkołach, daleko od dużych aglomeracji, gdzie nie widać zachorowań. Podobnie zresztą w dużych miastach, dopóki nie ma większego zagrożenia epidemicznego.